Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś gościmy w Studio Wszechnicy profesora Bohdana Szklarskiego. Poprzednio rozmawialiśmy kilka tygodni temu, no, nawet miesięcy, tak. Tydzień przed pierwszą debatą telewizyjną w wyborach prezydenckich. Dzisiaj upływają już prawie 3 tygodnie od 8 listopada i wydaje się, że pierwszy szok, który towarzyszył ogłoszeniu wyników wyborów, trochę już minął, ale też wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych dyskusje o tym, dlaczego stało się to, co się stało, czyli dlaczego Trump wygrał wybory, nie milkną. Teraz w zasadzie może należałoby się skupić na przyszłości, już nie rozpamiętywać, dlaczego tak się potoczyły koleje kampanii i tych wyborów, tylko co będzie dla świata oznaczała i dla Stanów. Dla świata. Tak, dla nas, no my jesteśmy, prawda, też zainteresowani, ale jednak jeszcze chciałabym, żebyśmy w pierwszej części rozmowy chwilę porozmawiali o przeszłości. Czym jest zwycięstwo Trumpa? Niespodzianką dla samego Trumpa, wydaje mi się, bo patrząc na to, jak nie był gotów szybko z nazwiskami ewentualnych współpracowników. Swoich współpracowników, to świadczy o tym, że pewno i sam do końca nie wierzył. Hillary Clinton miała pełną listę, na pewno już gotową, bo ona z drugiej strony była przekonana o zwycięstwie, a przynajmniej takie głosy dotarły do nas z obozu. No docierają jej. Do nas takie głosy, że ona była fatalną kandydatką, znaczy, ale na to, pewno nie, byłaby to nie, to, świetnym to nie muszą prezydentem. Docierać do nas te głosy, bo to wiadomo było. Przecież nie, no i to jest tak. Oczywiście szok w kwestii kto wygrał, ale nie dlatego, że wygrał Trump z Hillary Clinton, tylko dlatego, kto wygrał, że wygrała postać, która jest tak bardzo nieprezydencka. I stąd się bierze chyba teraz główny szok. A to, o czym pani wspomniała, że my teraz 3 tygodnie po kampanii i zastanawiamy się nad tym, co się stało, to według mnie jest niezwykle zdrowe i właśnie od tego jest demokracja. Żeby wysyłać sygnał do ludzi tam w wieży z kości słoniowej, jak to się mówi, czyli mnie, tak, i troszkę niżej do dziennikarzy, jeszcze niżej ludzi, którzy z ludźmi pracują, jak państwo w fundacji, i żebyśmy starali się zrozumieć, czego nie rozumieliśmy, albo żebyśmy spojrzeli wstecz na to wszystko, co gdzieś rozrzucone były, informacje, analizy i one dopiero nam ta kandydatura Trumpa zebrała to wszystko w jedno miejsce i my teraz siedzimy i mówimy, no pewno, jasne, przecież to inaczej się nie mogło stać. To było oczywiste. To trochę tak jak z upadkiem komunizmu. Po 1989 roku nagle się namnożyło ludzi, którzy mówią, o ja to przewidziałem, popatrzcie, mój artykuł sprzed 5 lat sugerował jasno. I oczywiście to były drobne analizy, które wskazywały, że tu niewydolność systemu, tu autorytaryzm, który jest tak miękki, że przestaje być autorytaryzm. I takie drobiazgi, które gdzieś były rozrzucone, jak Al-Kaida. Przed 11 września i dopiero jak uderzyło 11 września, tośmy zrozumieli, że to jest jakaś sieć, która ze sobą współpracuje. Tak 8 listopada jest takim uderzeniem, które każe nam zebrać te perełki, te drobne analizy z przeszłości i powiedzieć, a no przecież. Czyli teraz mamy taką soczewkę i takie szkło teraz powiększające. Soczewkę, tak? Dlatego to, co się stało, jest bardzo dobre. W sumie ja nie mówię, czy dla świata, dla Polski, z punktu widzenia polityki. Ja myślę, że to jest szalenie dobre i otrzeźwiające dla wszystkich, którzy się zajmują Ameryką, bo nas zmusza do tego, zresztą nie tylko Ameryką, współczesnym światem demokratycznym, liberalną demokracją współczesną. I zmusza nas do bycia uważniejszym, do szanowania szerszej gamy poglądów, do zrewidowania tego, co nazywamy tym głównym nurtem, czy mainstreamem, że być może się za bardzo ograniczamy. Czyli że on jest szerszy w gruncie rzeczy, niż nam się wydaje. Szerszy, bo w końcu wybrano człowieka na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gdyby go wybrano na gubernatora jakiegoś stanu, to wtedy można by znowu go zamieść pod dym.
to stan jakiś jest dziwny, anomalia, prawda? I szukalibyśmy jakiejś specyfiki tego stanu i pewno znaleźli 100 lat temu jakąś historię, która mówi, że to inaczej powinno się palić. Jest taki stan w Stanach Zjednoczonych, nazywa się Minnesota, który wybrał na swojego gubernatora pod koniec lat 90. zawodnika z professional wrestling, czyli z ligi zawodowej zapaśników, co jest kompletnie sztucznym, udawaną walką. No to są pajace. I Jesse the Body Ventura został gubernatorem Minnesoty. Niedaleko później Minnesota wybrała na swojego senatora Ala Frankena, komika, który cieszył Amerykanów w niezwykle popularnym programie Saturday Night Live. Był tam ważną częścią tego zespołu, ale komik, bez politycznego doświadczenia, i został wybrany senatorem ze stanu Minnesota, do dzisiaj zresztą urzędującym. No i Trump był taki Jesse the Body, taki Al Franken, wydawało nam się, że to będzie tego typu postać, no ale już nie możemy tak myśleć w tej chwili, już jest prezydentem elektem i musimy zrewidować nasz sposób patrzenia na to, kim jest prezydent Stanów Zjednoczonych, a raczej kto może być prezydentem Stanów Zjednoczonych i czy wybrano Trumpa jako osobę, czy wybrano pewien zespół cech, wartości, słów, obaw, które on symbolizuje, ale to mógłby być dokładnie ktokolwiek inny, kto by trafił do wyborców. I dzisiaj my się coraz to bardziej chyba skłaniamy ku tej drugiej teorii, że to nie Trump jest taki wspaniały, tylko po prostu Trump trafił, trzeba być właściwy człowiek, na właściwym miejscu, z właściwym słowem i jeszcze do tego miał właściwego przeciwnika, który nie potrafił odczytać czasów. On odczytał, teraz tak możemy ex post powiedzieć, że on świetnie odczytał czasy, ale mamy takie pytanie, czy zawodowy polityk po stronie republikańskiej, żaden, nie odczytał tych czasów równie dobrze, tak? Bo zawodowy polityk nie może ich odczytać dobrze. Nie może, bo nie się może. Co się dzieje, ta fala populizmu, bo to, co mnie jako amerykaniście podoba się szczególnie w tym, co się stało, to jest uświadomienie światu i Amerykanom, że ta Ameryka to nie jest taka inna, nie jest taka dziwna, nie jest specyficzna, jest takie pojęcie American exceptionalism, wyjątkowość amerykańska, która może mieć dwa rozumienia. Jedno to jest takie z nutą wyższości, że Ameryka jest taka wspaniała, że to wspaniałości amerykańskiej. Lepiej rozwinięta zawsze, a drugie tak? Jest, w tym tak, demokratycznym lepiej rozwinięta, procesie. Przodująca, przywódca świata, tam się dzieją rzeczy, które potem się dopiero idą w świat, ale najpierw je znajdziemy w Ameryce. To jest to miasto na wzgórzu, które świeci jasnym blaskiem na cały świat. Ale jest też drugie rozumienie American Exceptionalism, które myśmy starali się w nie, jakby byliśmy przekonani, że tak jest, znaczy jest inna. To znaczy, ja też na zajęciach mówię, to jest inna demokracja. Drugiej takiej w świecie nie ma, prawda, jeśli chodzi o charakter instytucji, wzajemne relacje między nimi i tak dalej. No i teraz ta inność padła, bo okazało się, że to jednak jest ten wymiar, przynajmniej amerykańskiej wyjątkowości, został obrany z ładnej skórki czy z kożuszka i jest teraz Ameryka taka jak wszędzie kraje. Takie same obawy, tacy sami ludzie, takie same emocje i dzisiaj porównujemy z Le Pen, porównujemy z Beppe Grillo we Włoszech, porównujemy z Farage'em, porównujemy z Wildersem w Holandii, czy z jakieś niemieckie ruchy takie radykalne i mówię, o, to jest to część samo. Fali i nagle ta Ameryka stała się częścią fali populizmu, krytyki liberalnej demokracji, która nie zaczęła się w Ameryce, ale zaczęła się w Europie, przynajmniej przy urnie wyborczej. I na pewno teraz będzie mnóstwo amerykańskich naukowców, którzy będą mówić, nie, to się u nas zaczęło jednak. I pewno ten Jesse the Body Ventura będzie pierwszy, będzie już wtedy, koniec lat 90. powinniśmy byli zobaczyć i tak dalej. Bo Amerykanie nie lubią być częścią światowej fali, nie lubią być tacy jak mogą inni. Być na czele tej fali. Tak. Mm-hmm. Że...
No dobrze, ale czy możemy też powiedzieć, bo też taka interpretacja kulturowa się pojawia, że jest to swojego rodzaju reakcja na prezydenturę Obamy, tak? Że ona została odrzucona. No, ja myślę, że więcej odrzucona niż prezydentury Obamy. Ja myślę, że tutaj jest takie słowo, które po angielsku nazywa się backlash, czyli jakby odreagowanie. Odreagowanie na coś. I teraz tak, czy z jednej strony, tak, patrząc krótko, w krótkiej perspektywie czasu, czy to jest reakcja na Obamę, czyli wybrano Obamę w 2008 roku i to nie sam wybór Obamy, bo Obama startował jako właściwie biały kandydat, on startował jako no, demokrata, intelektualista, senator, który się ubiegał o prezydenturę, typowy polityk. Tylko kolor skóry miał inny, prawda? Ale to, co się stało po Obamie, jak został wybrany, to przelała się przez Amerykę taka fala takiego głośnego widzicie, to udowodniliśmy światu, że my jesteśmy, nie jesteśmy rasistami, że Ameryka jest, jest odzwierciedleniem wszystkich tych szczytnych ideałów, które mamy w Konstytucji i w pierwszych poprawkach do niej, wszystkie wolności, równości. O, proszę bardzo, no gdybyśmy historia tacy nie byli, wypełniła to w jakimś sensie. Tak jest, tak. Wypełnienie historii, domknięcie lat 60., oto koniec walki o prawa obywatelskie i to był triumf pewnej takiej wyidealizowanej wizji Ameryki i aż przesłodzone były te komentarze być może. Było to, a prawa strona od początku była nastawiona przeciwko Obamie, ale nie mogła, ale jego kolor w jakiś sposób tłumił, nie pozwalał tej krytyce na ujawnienie się w takiej formie, w jakiej być może Amerykanie by chcieli ujawnić. I ten Trump, który nam się pojawił, bo Trump jest, jego przekaz jest wcześniej, te obawy, strach, te różne niezadowolenie, złość, to wszystko było obecne, ale ono nie miało głosu. Nie miało swojego jednego przedstawiciela, nie miało tej tuby, jaką były wybory. I Trump, nie będąc politykiem, bo tu wracając do pierwszego pytania, gdzie ja powiedziałem, że polityk nie mógłby tego zrobić, bo polityk, tego co Trump, tego nie mógłby być tak arogancki, tak chamski, nie mógłby tak być obrazoburczy, nie mógłby być tak bezpośredni, obrażający, bo polityk jest ograniczony. Nie tyle tą poprawnością polityczną, tyle, że własnym doświadczeniem, przez które przeszedł. Tyle lat ubiegania się o urząd, czy to stanowa polityka najpierw, potem Izba Reprezentantów, potem może Senat albo gubernatorstwo i dopiero prezydentura. I na każdym etapie kariery trzeba sprzedawać swoje treści w formie, która jest do przyjęcia. Czyli ten mainstream powoduje, ten środek i pójście tym głównym nurtem powoduje, że pewnych rzeczy nie wolno powiedzieć. Do tej albo pory gdyby nie się było je wolno. Ale gdyby się je powiedziało, gdyby któryś z polityków, który ma już za sobą karierę polityczną, nagle zaczął mówić językiem Trumpa, nie byłby wiarygodny. Bo byłoby wtedy, a to dopiero chamstwo, prawda? A Trump, nie mając, nie ubiegając się nigdy o żaden urząd publiczny, jest taką świeżynką polityczną i od razu ten jadowity język z siebie wypuścił i wyborcy usłyszeli to, co im w sercu grało, czy to, co jest amerykańskie takie jest słówko guts, czyli w trzewiach im się działo i on z tych trzewiów im to wydostał i bez trudu, bo oni sami to chcieli powiedzieć. I dlatego żaden Ted Cruz, który program polityczny być może jest jeszcze bardziej radykalny niż Donalda Trumpa, czy ci z partii herbacianej po stronie republikańskiej, oni nie mogli wyartykułować tych emocji, które ujawnił Donald Trump. Oni mogli artykułować programy, konkretne propozycje polityczne, ograniczenie rządu, antyestablishment, tak, ale nie tą formą. Więc kandydat Trump to jest forma pewna, która zwyciężyła. No, ze smutkiem na to wiele osób patrzy. Ale jeżeli jest tak, jak pan mówi,
nie człowiek, tylko forma, to czy to teraz będzie nowa forma, spodziewamy się tego, czy sądząc po tym, co on teraz mówi już jako prezydent elekt, tak? Wczoraj chyba, czy dzisiaj rano, no to pewnie wczoraj powiedział, że gdyby nie miliony głosów tych nielegalnych, nieuprawnionych do głosowania, to on by wygrał głosowanie powszechne, tak? Bo musimy powiedzieć, że... Tak, to jest jakaś co to jest? To jest jakiś boks z tymi, którzy wzywają do przeliczenia głosów. Tak, już teraz wiemy, że w jednym na pewno, a może w trzech stanach te głosy zostaną ponownie przeliczone. Trudno, na wniosek partii zielonych. Tak. Trudno się spodziewać, że to przyniesie jakikolwiek, no że spodziewa się tam, że może być nawet zmiana. Gdyby w tych trzech, gdyby w tych trzech stanach nastąpiło jakieś w wyniku przeliczenia odwrócenie rzeczy, kolejności między Clinton i Trumpem, to i tak ona nie zostanie prezydentem, bo i tak będzie miała za mało głosów elektorskich. Także to już jest właściwie, mleko się rozlało i w tej chwili to już jest tylko, no to jest taki ujawnienie tej skali emocji, która jest w Ameryce. Trudności z przyznaniem się do tego, że Trump zwyciężył i został wybrany przez Amerykanów. Mniejszość, co prawda, mniej na niego zagłosowało osób niż na Hillary Clinton i to sporo mniej, bo to ponad 2 dzisiaj miliony. Doliczyliśmy się już ponad 2 milionów, więc to jest duża różnica, tylko te 2 miliony, gdzie one są skoncentrowane? One są skoncentrowane w Stanach, gdzie Hillary Clinton i tak zdecydowanie wygrała, taka Kalifornia na przykład, prawda? Także to też nie można nadużywać tego argumentu, że pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych nie liczymy głosów w skali kraju, tylko w każdym stanie oddzielnie. I ten, kto zwycięży w danym stanie, otrzymuje wszystkie głosy elektorskie z danego stanu, a elektorzy w grudniu się zbierają w każdym stanie, też nie na poziomie krajowym, i oddają głosy. I oddają głosy w zgodzie z tym, jak zagłosował dany stan, czyli ludzie w danym, wyborcy w listopadzie. I stąd my liczymy te głosy elektorskie przede wszystkim, a nie głosy wyborców powszechne w całym kraju, bo to elektorskie są ważne, a elektorskie Donald Trump ma z bardzo dużą przewagą. Dużą przewagę, tam 300 głosów elektorskich prawie. No ale pojawiają się teraz też głosy komentatorów, tak, ale też aktywistów, że ten system wyboru prezydenta, który przypisuje główne znaczenie tym głosom elektorskim, nie przystaje do dzisiejszych czasów. To nie pierwszy raz i nie ostatni, to już w 2000. Tak było, gdy Al Gore miał też 500 000 więcej głosów demokrata, a przegrał. Tak jest za każdym razem, gdy ludzie z mniejszych stanów, które mają mało głosów elektorskich, bo najmniej można mieć 3, mówią, a do nas nikt nie przyjeżdża, prawda? Nas się lekceważy, prawda? Ale z drugiej strony czasami te 3 mogą być ważne. To jest tak. To taka dziwna demokracja jest amerykańska. To znaczy, jak pół roku przed wyborami siądziemy sobie przed mapą taką, no to opublikują prawie wszyscy, którzy się zajmują wyborami, jakby antycypują wynik kolegium elektorskiego, patrząc na to, historycznie w tym stanie dana partia przeważnie zwyciężała w ostatnich tam 3 czy 4 wyborach prezydenckich, więc ten stan zaliczamy do danej partii, albo demokratyczny lub republikański. I jakbyśmy siedli pół roku przed wyborami, to byśmy widzieli, że Hillary Clinton miała tam 218, a Donald Trump 180. A trzeba mieć 270 głosów elektorskich, żeby zostać prezydentem. Więc wydawało się, że Hillary Clinton to potrzebuje tylko 50 niecałe głosów elektorskich, a to będzie łatwe, bo patrzymy na mapę, tu są tak zwane stany takie niestabilne, czyli swing states, stany, które zmieniają swoje głosowanie z wyborów na wybory. No i mówiliśmy, żeby Donald Trump wygrał prezydenturę, to musi z tych 10 stanów niepewnych wygrać w 8 przynajmniej.
No i to się wydawało nieprawdopodobne, tak, a się stało. A jeszcze na dodatek niektóre, które były niebieskie na tych mapach, czyli niebieskie, czyli demokratyczne, stały się czerwone, czyli republikańskie. Stąd się wzięło to zwycięstwo. Ale ja na pewno nie będzie zmiany systemu wyborczego, bo po pierwsze do tego potrzebna byłaby zmiana konstytucji, a po drugie ten system liczenia głosów w każdym stanie oddzielnie jest uwarunkowany tradycją, zwyczajem, a poza tym myśleniem o polityce amerykańskiej. Bo z Polski to nam się Stany Zjednoczone wydają jednym państwem, dużym, prawda? I po europejsku, co by było tak śmiesznie, to po europejsku my używamy w politologii słowo state jako desygnat państwa. Amerykanie tego nawet nie mają słowa dobrego, bo jak u nich się powie state, no to oni od razu rozumieją nie państwo, tylko konkretny stan. A politolodzy, jak powiedzieć im country, czyli kraj, no to mówią, zaraz, no to nie jest termin politologiczny. W Ameryce nawet nie ma dobrego języka, żeby mówić o państwie, w związku z czym oni mówią Waszyngton jako władza federalna, ten krajowy poziom władzy, mówiąc kongres i prezydentura. I to jest bardzo trudne dla nas, jak my mówimy o amerykańskiej polityce. W związku z czym pojęcie państwa jest jakimś czymś historycznym, czymś, mówię, a to od wojna, niepodległość, państwo, ale ono się składa z tych 40-50 dzisiaj Stanów. Cząstek. Każda ma swoją tożsamość, każda ma swoją historię, swoich bohaterów, swoją konstytucję, każda ma swoją dumę, każda ma swoją specyfikę i gdybyśmy znieśli kolegium elektorskie, oznaczałoby to, że one w trakcie wyborów tracą to. I nagle wyborcy kalifornijscy, których jest 40 parę milionów mieszkańców tam, no, zdobyliby tak ogromną przewagę. Tam mieszkańcy południowej Dakoty, północnej, tych stanów małych, które mają mało głosów elektorskich, ale jednak ich waga jest znacznie większa przy kolegium elektorskim, niż gdybyśmy liczyli wszystkie głosy naraz, więc ja nie podejrzewam, absolutnie nie wróżę takiej reformy. Dyskusje, tak, po co nam kolegium elektorskie, oczywiście. Znowu odświeży nam to zasady amerykańskie. Ja się trochę cieszę jako amerykanista z tego, co się stało, bo to zmusza... Pogłębiona edukacja raz, teraz że po pierwsze jest to edukacja. Po drugie, rozumiemy nową rzecz, która szczególnie w nauce współczesnie mamy taką tendencję do zamykania się w ramach jednej dyscypliny. Politolodzy robią swoje, socjologowie swoje, psychologowie swoje i tak dalej. A te wybory nam pokazały, że my musimy wszyscy razem czytać, słuchać się wzajemnie, bo dopiero jak weźmiemy teksty z różnych dziedzin, to dobrze zrozumiemy to, co się stało. Tak, i to dla interdyscyplinarności nauki jest bardzo dobre. A co z... Czy jedną z przyczyn jakby no tego niedoszacowania możliwości Trumpa było to, że jednak przeszacowywano wpływ zarówno kobiet, jak i wyborców afroamerykańskich, głosów latynoskich, tak? Teraz no, kobiety, dużo jest to oddzielny temat tych wyborów. No to może podzielmy to. Natomiast na same szacunki badań sondażowi. Rzeczywiście większość się pomyliło, te 3-4%, ale no to jest właśnie to. Tyle, ile i to już jest w drugą stronę, prawda? Czyli na rzecz Trumpa to przeszło i mowa była, wszyscy mówili, że Trump może być niedoszacowany z racji tego, że jest jednak kandydatem, w cudzysłowie mówiąc, obciachowym. Czyli przyznawanie się do Trumpa może być do głosowania, do chęci głosowania na Trumpa, szczególnie wśród osób, które byłyby w takim środku tego mainstreamu, prawda, tego głównego nurtu. No i coś na rzeczy tutaj jest, bo z drugiej strony kampania, która trwa prawie półtora roku, no roki czy cztery miesiące, no tu już
wszystko słyszeliśmy, wszystko już zostało powiedziane przed wyborami, w związku z czym nie ma powodu, już było tyle okazji, żeby wypowiedzieć się za, przeciwko Trumpowi, że już nie ma powodu tego, ten efekt świeżości, nowości, który powoduje, nie, zbyt radykalny, niemożliwe, on się zużył, bo przy takim czasie to już przestało odgrywać rolę tłumiącą w jakby ujawnienie swoich poglądów wspierających Trumpa. Ale jednak coś takiego musiało być. I to jest tak, no, cały świat małpuje amerykańskie nauki społeczne. Cały świat tłumaczy amerykańskie książki, cały świat patrzy, jak Amerykanie, jak oni metodologicznie są dojrzalsi i jak ich artykuły naukowe... No właśnie, co robią z tymi sondażami też. Artykuły tak. naukowe zawsze są takie precyzyjne i o metodologii jest ta część, która musi być, że my tu sobie w Polsce tego tak nie robimy, nie jesteśmy tak precyzyjni i tak doskonali. No, i co z tego? Kiedy te ich metody okazały się być nieskuteczne dla uchwycenia tej właśnie pewnej czy to przekory, czy pewnych obaw. No, czy tej zmiany, która trzeba nastąpiła. To będzie jakoś tak. dla metodologów, ilościowców w naukach społecznych, teraz jest czas wytężonej pracy, jak uchwycić, jak zapytać, żeby kazać zwątpić bardziej w ten wynik, który nam wychodzi z normalnych, tradycyjnych pytań. My mamy tak, w Polsce my zawsze mówimy, o, PSL niedoszacowany, bo na wsi to ludzie tam, to PSL być może już jest Leper historią. Leper, niedoszacowanie Lepera i niedoszacowanie Trumpa biorą się z tej samej półki. No było też półki. Niedoszacowanie Palikota, już prawie nikt o nim nie pamięta, ale wielkim zaskoczeniem przecież było jego, nie pamiętam, 10-12% zniknął, nie ma go. Pojawił się, ale nasze kampanie są krótkie, prawda? Więc myśmy mogli sobie z Palikotem powiedzieć, no to jakaś efemeryda i coś się nagle pojawiło i rzeczywiście nie byliśmy gotowi do uchwycenia tego. Ale Leper jest bardzo dobrym przykładem, że też tak samo obciachowy kandydat, jednocześnie wyraziciel poważnych emocji społeczeństwa i obaw. I dzisiaj musimy na to inaczej spojrzeć. No ale to tak metodologicznie. Tak. No a ten podział na Amerykę wielkich miast i Amerykę pozostało. I mówi się, że teraz jakby tej Ameryce wielkich miast utarto nosa, tak, że ona no bo czym są wielkie miasta amerykańskie? Wielkie miasta to są mniejszości. Wielkie miasta to jest większa różnorodność. Wielkie miasta to jest bardziej liberalny po amerykańsku, czyli socjaldemokratyczny, czyli lewicowy elektorat. I to w każdym wielkim mieście tak jest. Nawet na południu one są bardziej liberalne. No, oczywiście nie można porównać Atlanty z Bostonem, ale Atlantę z prowincją otoczeniem Atlanty, w Georgii tak samo można oczywiście zobaczyć, że to jest taki kosmopolityczny twór, bardziej wielkie miasto. A przeciętna Ameryka, ale nie ilościowo, bo ilościowo więcej osób mieszka w wielkich miastach lub w ich okolicach, otoczeniu. Prawda? W otoczeniu. Dlatego też Amerykanie nie chcieliby zrezygnować z kolegium elektorskiego, bo to by oddało władzę w ręce miast i ludzi z miast, nawet nie z niektórych stanów, tylko właśnie miejska populacja by uzyskała przewagę. Co prawda mówi się, że to jest przyszłość demokracji, prawda? Demokracja miejska, że struktury krajowe będą miały coraz to mniejszą wagę, no ale to jest temat do innej przyszłości ewentualnie. W każdym razie ta Ameryka prowincjonalna, ale to nie, ale w innym niż polskim tego słowa znaczeniu, bo prowincjonalność u nas się kojarzy z zaściankowością. Prawda? Czy z jakimś taką nieznajomością tego, co się w świecie dzieje, prawda? Czy prowincja to jest coś gorszego? Nie, amerykańskie społeczeństwo jest społeczeństwem bardzo mobilnym, pamiętajmy. Tam 15-20% ludzi zmienia adres. Kilka razy w ciągu życia nawet. Tak, w związku z czym oni ze sobą niosą wszędzie, gdzie pójdą,
to, gdzie zostali wychowani, ukształtowani. I czyli nawet przeniesienie się z małego miasteczka w Kansas do Bostonu wcale nie oznacza, że ja zaraz stanę się bardzo liberalny i postępowy, bo ja z tego Bostonu może potem pojadę do Houston w Teksasie i to już będzie inne otoczenie. My zresztą w polskiej polityce też mówimy o naszym społeczeństwie, tak? Że jesteśmy jakieś folwarczne społeczeństwo, prawda? Patrzymy na XIX wiek, czy na nasze rolnicze, czy chłopskie korzenie i widzimy, że ta miejskość polska, mieszczaństwo polskie jest, no nie jest takim mieszczaństwem jak francuskie czy brytyjskie, prawda? Mówię, skąd to się bierze? Bo gdzieś w genach kulturowych mamy zapisaną tą wieś jeszcze, prawda? I Amerykanie, ta ich prowincja to jest bardzo często mała ojczyzna. To jest to miejsce, z którym się identyfikują. To jest to miejsce, ta duma. Którego są dumni. Tak. I oni się mogą do tego przyznać i ujawnić to. To co z tego, że ja myślę inaczej, że w telewizji mówią, że ja mam myśleć tak, a ja myślę inaczej. I teraz pojawił się Donald Trump, który powiedział tak, jak ty myślisz u siebie w tej małej miejscowości. To właśnie jest to. To jest to, ten slogan pewnego napoju, tak. Prawda? To jest to. Mów to głośno. Ja to mówię, to co ty byś chciał powiedzieć ten prowincjonalizm, bo jest tak, są takie dwa pojęcia, to żeby coś wynieść z naszej rozmowy. Jest Wall Street i Main Street, mówią dzisiaj. Mówię, że Main Street, ulica główna, główna ulica w miasteczku, każdym, małym mieście, tak? Każdym, gdzie była to ulica głównych sklepów, tam się jeździło na zakupy, tam się jeździło do restauracji. To jest taka ulica, przy której toczyło się życie. Świetnie to znamy z amerykańskich filmów, prawda? Tak. Taka nostalgia za tą Main Street, że to jest miejsce, gdzie ludzie się znali. Na filmach, jak idzie człowiek, przyjechał i mówi, tego wszyscy zna, go pozdrawiają. Poznają go, pozdrawiają i to rzeczywiście tak działa. To jest jakaś tam fikcja literacka przeniesiona na ekran, zgoda, troszeczkę ładnie pokolorowana, ale to rzeczywiście tak działa. Tyle, że dzisiaj przy tej ulicy część sklepu będzie zabita dyktą. Tego fryzjera już nie ma i butów tu już też nikt nie naprawia. Ta restauracja to już dzisiaj jakiś jest sushi bar i coś się oczywiście cały czas zmienia, ale to Main Street, które w duszy Amerykanów jest takim punktem odniesienia, czymś dobrym. Donald Trump przecież prawdziwym amerykańskim w mentalności Amerykanów funkcjonuje jako coś dobrego, coś pożądanego, coś, co straciliśmy i opozycją do tego jest Wall Street, wielkie korporacje, globalizacja, symbol wielkiego miasta, żywego, wielokulturowego, bogatego, ale jednocześnie takiego, w którym człowiek staje się anonimowy. Ale też nieuczciwości przypisywanej. Nieuczciwości, oczywiście. Tak? No te filmy robią swoje też. Rzeczywiście. No i fakt na przykład, że w przypadku kryzysu 2008, gdzie chciwość banków była jednym z powodów, dla którego amerykańska i światowa gospodarka popadły w kryzys, oni nie zostali ukarani, prawda? Oni nawet... Wręcz im państwo pomagało. Państwo pomagało, bo za duży, żeby upaść. Jak przeciętny Amerykanin widzi, że tutaj był warsztat samochodowy, którego nie ma i dzisiaj zamiast tego jest sklep z lampami albo jakaś restauracja, to zastanawia się, no dobrze, ten upadł, prawda? A te banki funkcjonują. Banki funkcjonują, wielkie korporacje za duże, żeby upaść, funkcjonują i to rodzi pewną frustrację, złość i to spojrzenie... antywielkość, antyduże miasto, antyestablishment. W takim razie jak Trump, bogaty niezmiernie człowiek, milioner czy może miliarder,
Nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie, człowiek, bo może być tak, również nie wiemy, bankrut. Bo nie ujawnił, tak? Nie chciał ujawnić swoich zeznań podatkowych, mimo chyba powracającej presji, tak? Ależ która, oczywiście, presja która była cały, cały czas presja. Ja nie ujawniam, jestem mądry. No ale on jakby prezentuje się jako biznesmen z sukcesem, tak? To, że nie ujawnia, więcej, może rodzić podejrzenie, że... Co więcej, biznesmen z sukcesem i on się prezentuje jako wyraziciel tej prowincji, tego przeciętnego Amerykanina, który z nostalgią patrzy na to, jaka Ameryka była kiedyś, czy jaką on w sercu niesie wyidealizowaną. A naprawdę nie jestem w stanie wytłumaczyć tego mądrze. Poza jedno się nasuwa. To znaczy to, że Donald Trump nie jest skażony byciem w establishmencie politycznym. To chyba jest główną zaletą jego wizerunku. Poza tym pamiętajmy, że Amerykanie trochę inaczej patrzą na bogactwo. Protestancka kultura nie widzi takiego zła w dorabianiu się, w bycia bogatym, jeśli doszło się do tego uczciwie, zakładamy, że tak było i własną pracą, niekoniecznie od zera, bo dostał pieniądze od ojca, ale nie szkodzi, ale pomnożył coś, bardzo skutecznie. Pracował, coś tworzył, to jest tak, klasa próżniacza, klasa polityczna. I Donald Trump, mimo że jest bogaczem, mimo że mógłby być i powinien, w każdym innym kraju byłby synonimem tego establishmentu i tego Wall Street, prawda? To umiał tak zaprezentować się, że on jest wyrazicielem, stał się wiarygodnym, bo to nie to, że zaprezentował się, ale wiarygodny sposób zaprezentował się jako wyraziciel obaw, emocji, nadziei przeciętnego, takiego małomiasteczkowego Amerykanina. Przedsiębiorcy, tak. Albo też Amerykanina, który jest związkowcem i stracił dobrą pracę w ciągu 30 ostatnich lat w wyniku globalizacji i traktatów międzynarodowych. To jest niesamowite, jak on mógł zaprezentować się w ten... I demokraci nie potrafili potrafili połączyć go z establishmentem. Nie potrafili. I to jest słabość tej kampanii. Będziemy przez długie lata na zajęciach z komunikacji politycznej i reklam politycznych i tak dalej analizować, jak słaba kampania była to w wykonaniu Hillary Clinton. No do tego stopnia słaba, że w niektórych z tych trzech stanów, które demokraci stracili, a myśleli, że wygrają, czyli Wisconsin, Michigan i Pensylwania, szczególnie te pierwsze dwa, to właściwie prawie w ogóle Hillary Clinton nie prowadziła kampanii. Prowadziła taką zdawkową kampanię. Przyjadę, pomacham ręką, jeden, no, dwa wiece. Pewność siebie ją zgubiła. Tak? Arogancja, która była utożsamiana jako część establishmentu, prawda? Tak. I to się sprawdziło. To się sprawdziło i Trump przeraża na pewno swoim stylem i formą polityki, ale jednocześnie im więcej czasu upływa od 8 listopada, tym bardziej rozumiemy, że to, co się stało, było nieuniknione. No dobrze, ale... A nie mogło się stać wcześniej. Może mogło się, powinno się było stać wcześniej, tylko że zawsze ubiegali się o urząd politycy, czyli tacy, którzy nie mieli tej wolności powiedzenia wszystkiego w taki sposób, w jaki chcą. No dobrze, ale mówi pan, Trump przeraża. Przeraża, nie przeraża, no będzie prezydentem. Jest wybrany, w styczniu odbędzie się zaprzysiężenie. 20 stycznia i będzie prezydentem. No ale teraz już wiemy, dobiera sobie współpracowników, pojawiają się nazwiska, wypowiada się. To, co się już zdarzyło od 8 listopada do dzisiaj, na co wskazuje, jaka ta prezydentura może być w podziale? Tu w tle powinien być nade mną w tej chwili wielki znak zapytania. Ale to pobawmy się przez chwilę. Teraz Trump, które z mądrości ludowych musimy użyć?
jak wszedłeś między wrony, musisz krakać jak i one. To jest jedna z teorii mówiących. No dobrze, byłeś na zewnątrz, krytykowałeś Waszyngton, oszuszasz bagno, czy tam cokolwiek masz zrobić w tym Waszyngtonie, ale teraz sam jesteś częścią tego Waszyngtonu. Komentarz, który się zawsze pojawia, że człowiek, który zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, w momencie, w którym siądzie za tym biurkiem, zyskuje zupełnie inny ogląd świata i inną wiedzę, inną wiedzę o świecie, ale on już ma w trakcie przecież to samo, co prezydent, tak? No, pewno nie to samo, ale dużo dostaje. Żeby się przygotować, no bo jednak w interesie Stanów jest, żeby on się jak najlepiej przygotował do tego momentu. No więc czego się spodziewamy? Czytamy sygnały z fusów. Patrzymy, widzimy. Są dwa sposoby funkcjonowania prezydenta w Waszyngtonie. Najlepiej jest, jeśli je połączymy. To jest tak, można być insiderem tak zwanym, czyli częścią tego Waszyngtonu, człowiekiem, który świetnie rozumie, jak działa Waszyngton. Ta cała machina jest jego częścią, polityczna. Machina, bo to machina. Pamiętajmy przede wszystkim, że Waszyngton to jest coś zupełnie innego niż Warszawa. To jest tak. W tym sensie, że tam jest, on wchodzi teraz w coś, co by można nazwać układ. Tam jest układ, istnieje. To znaczy mnóstwo zależności między lobbystami, decydentami, tak w administracji, jak w kongresie. Rywalizacja między grupami interesów, między osobowościami, między izbami kongresu, chociaż obie mają większość republikańską, ale to nie znaczy, że one będą ze sobą współpracować. Rywalizacja między osobowościami wewnątrz każdej izby, wewnątrz każdej partii. On musi zrozumieć, że to jest niezwykle żywy organizm, w którym ciągle coś buzuje i teraz jak nad tym, czy zapanować, bo poszedł, wyobrażenie jest takie, że on idzie nad tym zapanować, wysuszyć, tak, żeby to przestało być takim bagienkiem, które robi bąbelki, tylko żeby wypuścić powietrze i żeby to zaczęło inaczej działać. I zorganizować jak w biznesie, który rzekomo działa lepiej. To a jest, też to, wiemy, to jest że w biznesie jest bardzo ale dużo tego samego. Wrócimy za chwilkę może do tego. Czyli albo musi dobrze umieć pociągać za te sznureczki, których mnóstwo prowadzi do owalnego gabinetu, tylko trzeba wiedzieć, co, kiedy pociągnąć, które naraz, które teraz zostawiamy, które ruszamy. Kogo wysłać, kto ma być emisariuszem tu, kto ma rozmawiać z tym. To jest ogromna wiedza, której Trump nie posiada w żaden sposób, ale żaden prezydent tego nie posiada. Chyba że wcześniej był wiceprezydentem. Ostatnim takim był George Bush i to niewiele mu pomogło. George Bush senior, bo był prezydentem tylko 4 lata, a nie 8. Albo można być tak jak Jimmy Carter, czyli taki kwintesencja, taki typowy symbol tej Main Street, która przyjeżdża do Waszyngtonu, żeby to wszystko oczyścić. Jest taki film stary, gorąco polecam, żebyście Państwo sobie go obejrzeli. Pan Smith jedzie do Waszyngtonu. I to jest o konfrontacji idealizmu młodego kongresmena, który przyjeżdża oczyścić. Znaczy, nie chce grać według tych starych reguł, tylko chce zbudować obóz dla dzieci tam, gdzie jakieś korporacje chcą coś innego zrobić. I to jest wspaniały film, który pokazuje starcie idealizmu z rzeczywistością. Oczywiście film jest hollywoodzki, wygrywa i idealizm w tym przypadku. Więc czy Trump ma być takim człowiekiem z zewnątrz, który nie chce tego Waszyngtonu poznać, bo on go ma zmienić, nie chce się dać wciągnąć. I taki był Jimmy Carter. Jimmy Carter był taki, przyprowadził samych swoich doradców z lokalnej polityki z Georgii i celowo nie zatrudniał ludzi z Waszyngtonu, mówiąc, że właśnie po to go wybrali, żeby był powiew nowości i zmiany. Do dzisiaj wspominamy prezydenturę Jimmy Cartera jako jedną z największych porażek prezydenckich, właśnie dlatego, że nie umiał grać dobrze na tym pianinie
przed którym będzie siadał Donald Trump i nie wiedział, który klawisz z czym, jak ta muzyka polityczna ma brzmieć. Ale najpierw wszyscy chwalili Cartera, mówili, właśnie tak trzeba, prawda? Jak przyszedł George Bush. No i był sympatyczny. I był bardzo, miał piękny uśmiech i tak dalej. Ale jak przyszedł George Bush Junior do Waszyngtonu, też z zewnątrz, wydawałoby się, i też przesłaniem antyestablishmentu, bo to jest stały wątek w amerykańskiej polityce, ale nie tak intensywny. No nie był taki wiarygodny w tym przesłaniu. No nie mógł być, ponieważ jego ojciec był prezydentem i podchodził z patrycjuszowskiej rodziny. Niemniej George'a Busha pochwaliliśmy wszyscy. On rozumie, że się nie zna, więc wynajął mądrych ludzi z doświadczeniem w Waszyngtonie. No i potem zaczęliśmy mówić, że ci ludzie mu ukradli prezydenturę. Że Dick Cheney i Donald Rumsfeld, dwie główne postacie w Białym Domu, wiceprezydent i szef Pentagonu, właściwie prowadzili politykę szczególnie międzynarodową za George'a Busha. I też nie jest dobrze, prawda? No, czyli... Z dosyć opłakanym skutkiem dziś się wydaje. Co robi Donald Trump w tej chwili? Donald Trump robi obie rzeczy. Naraz. I nie wiadomo, czy to jest oznaka mądrości Donalda Trumpa, czy to jest oznaka tego, że on do końca nie wie, kim on ma być. Mianuje ludzi z serca establishmentu. Reince Priebus, szef partii republikańskiej, to niezbyt ważna postać, jeśli chodzi o władzę, ale jednocześnie symbol struktur republikańskich. Tego bagienka. Ma być szefem administracji Białego Domu. No to jest drugi po Bogu. To jest człowiek, który stoi przy drzwiach i dopuszcza decyduje do prezydenta, kogo prezydent wysłucha. Który głos, która grupa interesów, reguluje przebieg informacji i osób wokół prezydenta, normalnego prezydenta. To jest zwyczajnie tak było, prawda? A więc esencja establishmentu. Ale z drugiej strony, do drugiego ucha, sam Donald Trump mówił, tu będzie Steve Bannon siedział na tym moim drugim ramieniu i to jest człowiek z zewnątrz, człowiek, szef portalu takiego dość zjadliwie antyliberalnego, konserwatywnego, lekko, niektórzy mówią, faszyzującego troszkę, no taki zdecydowanie z peryferiów polityki i on będzie moim głównym doradcą, mówi Donald Trump. Więc mamy dwóch doradców, z których każdy będzie mówił coś innego i gdyby Donald Trump był doświadczonym politykiem, to byśmy powiedzieli, okej. To znaczy, mamy do czynienia z równoważeniem skrzydeł w ramach tych, którzy go poparli w partii republikańskiej i wśród tych, którzy wsparli republikanów. Dobrze, ale możemy mieć zaufanie, że on będzie umiał podjąć między tymi głosami rozsądną decyzję. Tyle, że my nie wiemy tego, ponieważ Donald Trump nie sprawdził się w środowisku politycznym. Sprawdził się w biznesie, zakładamy. Więc teraz tak, czy to będzie jak rada nadzorcza i on będzie szef korporacji, wysłucha różnych głosów, a potem sam zdecyduje, bo taki model wydaje się w tej chwili Donaldowi Trumpowi najbliższy, mówiący biznes, przeniesiemy zwyczaje z biznesu do polityki, jak się polityka nie podoba, to ciebie zwalniam, doradcę zastąpię kogoś, kimś innym, kto będzie niósł inne, rozłożyć ciężary zainteresowania i inaczej. Donald Trump rozumie kolejny, jakby edukacja Donalda Trumpa. Kolejny sygnał to jest tak, ja rozumiem, że sam nic nie mogę. Mimo, że w kampanii było, kampania mówiłem, była pełna ja, prawda? Jak tylko do Waszyngtonu przyjdę, to zrobię to i to. Ja zrobię. Wszyscy mówili, prezydent Stanów Zjednoczonych sam niewiele może. On mówił, a to stara śpiewka, teraz idzie zmiana. Ale już widzimy, że pewnych wysyła również sygnały do partii republikańskiej, która ma większość w obu izbach
izbach kongresu. Oczywiście amerykańska partia to nie jest maszynka do głosowania, to nie jest spójny twór, który będzie podążał za wolą prezydenta. Jego wybór nie jest tak zdecydowanym, on nie ma takiego mandatu wyborczego, żeby móc powiedzieć, o, wyborcy wybrali 35% ceł na chińskie, 45% ceł na jakieś meksykańskie towary, mur 3 metry i tak dalej, deportacja muzułmanów. To są hasła z kampanii, prawda? To nie są rzeczy, które traktowalibyśmy jako bardzo poważna rekomendacja co do tego, ale czy jego wyborcy to rozumieją, że to są tylko hasła z kampanii? Zaraz do tego przejdziemy. Ale nie ma takiego mandatu wyraźnego. I Donald Trump, czyli partia nie musi realizować jego programu, tych konkretów, może powiedzieć coś innego, będziemy inaczej to robić. I sam Donald Trump wysyła do partii te sygnały. Nie bójcie się, ja wam nie każę teraz tych wszystkich rzeczy, które byłyby zabójcze dla gospodarki amerykańskiej, te cła na przykład, czy te wyjścia z układów handlów międzynarodowych, kiedy Amerykanie zawsze byli państwem, które chciało jak najniższych ceł, bo ich gospodarka na tym korzysta, prawda? Oni eksportują towary wysoce przetworzone, drogie towary, nie chcą, żeby inni nakładali, bo przecież każda wojna handlowa prowadzi do retorsji, tak, prawda? Tak. I wszyscy mówią, że to będzie kosztować Amerykanów więcej niż zysk ten popularny na chwilę uzysk w postaci, a tośmy im dokopali, prawda? Donald Trump w swoich nominacjach czy w swoich dyskusjach widzimy go, jak rozmawia, poklepuje się po plecach z czołowymi republikanami w Izbie Reprezentantów, z tymi samymi, którzy jeszcze 2 miesiące temu mówili, że nie będą na niego głosować. Dzisiaj mowa jest o tym, że Mitt Romney, czyli były kandydat z 2012 roku, ktoś, kto powiedział, że zdecydowanie, że Donald Trump nigdy, przenigdy na niego nie zagłosuje, ma być ewentualnym kandydatem na sekretarza stanu. To jest ten sygnał od Donalda Trumpa do waszyngtońskiego establishmentu Partii Republikańskiej. Nie bójcie się, ja będę tym wewnętrznie grał na tych sznureczkach, razem będziemy grać. Ale w mediach słychać wyraźnie, i to prawicowych, już nie mówię o mediach społecznościowych, bo tam to buzują emocje ogromne, słychać niezadowolenie, że Trump chyba poszedł o krok za daleko, bo Romney postawił się poza nawiasem partii republikańskiej i mianowanie jego na sekretarza stanu nie wpłynie na jednoczenie partii, bo raczej wysyła sygnał, to wszystko, co ja wam mówiłem w czasie tej kampanii, to była gra. To była gra. Co? Trump nam to mówił, ale myśmy mu nie chcieli wierzyć. Tak. On to mówił, uważajcie, ten Trump, którego dzisiaj nie lubicie, odsądzacie od czci i wiary, bo jest taki radykalny, arogancki, nie bójcie się, jak wygram, to będzie inaczej. Wszyscy mówią, jak to możliwe, tego się w polityce nie robi. Ale Trump ma tę możliwość powiedzenia, no to co z tego, że się w polityce nie robi? Ja nie jestem politykiem. I mogę zrobić wszystko. Mogę zrobić wszystko, ale on jednak musi mieć jakieś oparcie w kimś. Demokraci będą głosować przeciw. Nie dlatego, że są zjednoczeni, tylko dlatego, że taka jest dzisiaj natura polityki amerykańskiej, że polaryzacja na scenie politycznej, demokratyczno-republikańska jest bardzo wyrazista i te partie się rozeszły na prawo i na lewo. I demokraci nie mają interesu, żeby zgodzić się na propozycję Trumpa, bo jego zwycięstwo nie jest tak zdecydowane, żeby musieli powiedzieć, no dobrze, to nasi wyborcy też tego chcą, prawda? Także my musimy to zrobić. To jest inaczej niż było z Ronaldem Reaganem na przykład,
który w 1984, gdy wygrał ponownie prezydenturę, no, wygrał w 49 z 50 stanów, poza jednym Minnesotą, o którym rozmawialiśmy na początku, jako dziwnym stanie. Zresztą kandydat demokratów wtedy był z Minnesoty, senator Mondale. Więc i demokraci w kongresie, Dan Rostenkowski, taka kluczowa postać dla podatków, budżetu, powiedział, że no w tej chwili, mimo że jemu się polityka Reagana nie podoba, to on będzie działał na rzecz reformy podatkowej i obniżek podatków proponowanych przez Reagana, bo tak chce społeczeństwo. Tak? Tego dzisiaj nie muszą robić demokraci, więc oni będą anty. Republikanie są podzieleni wewnętrznie na tych takich normalnych, tradycyjnych, którzy to by chcieli. Establishmentowych, ale to byłaby dzisiaj to jaka łatka dla nich, ale takich, którzy dbają przede wszystkim o to, żeby budżet się domykał i żeby nie było szaleństw w polityce zagranicznej, ich jest mniejszość. W ogóle ktoś, kto myśli, że polityka zagraniczna jest ważna, to w mniejszości jest dzisiaj w Ameryce. I są z drugiej strony ludzie Teda Cruza, czyli herbaciarze, Rand Paul, Ted Cruz, libertarianie, którym nie jest tak daleko do Donalda Trumpa ideologicznie. Ale to ich kandydata pokonał w prawyborach, prawda? I tenże Ted Cruz jeszcze w czasie konwencji nominującej Trumpa niezwykle niechętnie, zdawkowo go poparł, prawda? Więc w Partii Republikańskiej w tej chwili jest taka dyskusja, czy my mamy przeczekać Trumpa? To znaczy 4 lata trudno, ale to nie jest nasz człowiek, bo my nie wiemy, czy on będzie robił to, co Republikanie by robili, żeby zyskać poparcie wśród mniejszości. My musimy sięgać do Latynosów. Donald Trump do tego się nie nadaje, prawda? My musimy sięgać do mniejszości, bo jak patrzymy na demografię, to w 2035 czy 2040 roku biali ludzie będą stanowili mniej niż połowę obywateli w Ameryce, a Donald Trump jest wybrany głosami przede wszystkim białych mężczyzn i białych kobiet. W związku z czym byłoby samobójcze, gdybyśmy zdecydowanie wsparli tę agendę polityczną, która mniejszościom nie sprzyja. Ale Donald Trump znowu mówi, ja mniejszości, ja kocham mniejszości, prawda? I Obamacare, czyli ten reforma służby zdrowia zaproponowana przez Obamę, która miała to być pierwszą decyzją prezydencką unieważniona, zniesiona. Pierwszego dnia słyszeliśmy. Donald Trump, coś tam zatrzymamy, zachowamy. Czyli znowu jestem wewnętrznym graczem, mówi. To już powstały grupy interesów wokół tej reformy. Ludzie, którzy korzystają, wyborcy korzystają. Niektórym się nie podoba, ale niektórzy korzystają, więc nie można tego całkowicie wyrzucić. No i znak zapytania. No to jeszcze naprawdę nie wiemy. I bardziej mnie martwi to, że sam Trump chyba nie wie. I to jest tak, w polityce wewnętrznej to można sobie metodą prób i błędów. Prezydent Franklin Delano Roosevelt, gdy został wybrany w 1932, w czasie wielkiego kryzysu, został prezydentem 3 lub 4 marca, bo wtedy jeszcze dłużej się czekało na objęcie urzędu, w 1937 roku. I my go utożsamiamy z takim spójnym programem polityki Nowego Ładu. I z wyprowadzeniem kraju z kryzysu, czyli aktywna rola rządu w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych. No dobrze, ale tak to my robimy z punktu widzenia historyków, ludzi, którzy analizują wydźwięk tego, co zostało przyjęte i mają, że ta spójność tam jest. Ale jak się czyta i słucha Roosevelta, bo wtedy już możemy go słyszeć, to jest zupełnie inna filozofia. To jest tak, spróbujemy tego
Jak nie zadziała, to spróbujemy czegoś innego. I był otwarty do swojej administracji, przyjął ludzi, zdecydowanie wolnorynkowców, na ministra skarbu i na ministra pracy dał to pierwszej kobiecie w amerykańskiej polityce, pani Perkins, która była zdecydowanie zwolenniczką aktywnego państwa. Państwa i państwa, które wręcz nawet miało być właścicielem pewnych, czy odgrywać rolę również prawie jak właścicielską w niektórych gałęziach przemysłu. I oboje byli w administracji, bo Roosevelt był gotów na to. Jak nie tak, to tak. To tak. Wszystko byle poszło zadziałało. W stronę lewicową, poszło w stronę, zadziałało pójście w stronę aktywnego państwa, to przyniosło skutki, więc, ale był gotów. I być może, ja oczywiście, no, moi koledzy pewno by się zdziwili, gdybym, jak usłyszą, że ja porównuję Trumpa do Roosevelta, bo to są, Roosevelt zawsze ląduje wśród pierwszych trzech z największych amerykańskich prezydentów. Prezydent. Nie wróżę tego Donaldowi Trumpowi przynajmniej dzisiaj. Ale ta administracja tak może wyglądać. I wszystko wraca do tej osoby, która będzie siedziała za biurkiem w Białym Domu. To jest to, co przeraża, że nie mamy żadnych danych, żeby przewidzieć, jak on się będzie działał. I w polityce wewnętrznej dobrze. Niech sobie próbuje, niech sprawdza, zobaczymy. Amerykanie będą na tym głównie cierpieć. No dobrze, ale świat, jak to samo w polityce. No właśnie. Ale w polityce zagranicznej tak się nie robi. I nie mówię tego, że się tak nie robi, bo tak podręczniki mówią, tylko po prostu tak nie można. Bo w polityce zagranicznej często jedno słowo jest droższe pieniędzy. To znaczy, jeżeli Trump w czasie kampanii wyborczej mówi o instrumentalnym traktowaniu sojuszy i że on będzie rozważał, jego administracja będzie rozważać, czy to państwo, czy ten region zasługuje na pomoc, wsparcie Stanów Zjednoczonych, czy nie, w momencie, gdy coś się będzie, czyli tam już coś się dzieje, prawda? A Trump mówi, no dobrze, to zobaczmy, zbilansujmy, płacą na to 2%, albo czy kupili wystarczająco dużo uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych, czy chińskie mają, prawda? O, jakieś rosyjskie czołgi. To po co my mamy im pomagać, prawda? Niech tam sobie w Afryce, niech się kiszą, my nie będziemy w to ingerować. No, to by oznaczało, że amerykańska polityka zagraniczna będzie właściwie sterowana z zewnątrz, że on będzie prezydentem, który będzie reagował na pewne działania. A z drugiej, tak by można sądzić, że stabilność i przewidywalność tej polityki zniknie po 20 stycznia i dlatego cały świat tak z niepokojem patrzy na Donalda Trumpa i szczególnie na to biznesowe podejście do polityki, bo tego w polityce zagranicznej wydaje nam się, że robić po prostu nie można, bo to jest kontrproduktywne, szczególnie dla państwa, którego, no jak efekt motyla, no jak prezes Stanów Zjednoczonych, prezydent Stanów Zjednoczonych powie, że niech sobie budują broń nuklearną sami, albo stabilność ważniejsza niż demokracja. To różni watażkowie i dyktatorzy na całym poczują się ośmieleni. Tak. Oczywiście oni się poczują, tylko zakładając, że Donald Trump mówiąc, że dyktator, który jest stabilny i wspiera kapitalizm, to jest dobry dyktator. Dzisiaj to mówi. Tak. A co powie za dwa miesiące później, czy pół roku później, prawda? No nikt tego nie chce w polityce, ale zanim on odwoła to, albo działaniami amerykańskimi pokaże, nie, ten dyktator nam się jednak nie podoba, to jak to się mówi po angielsku, damage is done, mleko się rozlało, ktoś został zachęcony, zostały jakieś działania podjęte w różnych miejscach na świata, świecie, o których my w ogóle nie wiemy, a potem się okaże, że no popatrzmy, co się w Turcji dzieje, prawda? Dzisiaj Turcja i pół roku temu Turcja, jakież to są odmienne byty dzisiaj, zupełnie.
Oczywiście nie ośmieleni przez Stany Zjednoczone i tak, ale jak wiele może się zmienić w krótkim nawet czasie. W rozwiniętym państwie aspirującym do Unii Europejskiej, państwie, które jest członkiem NATO, czyli wydaje się w państwie zakorzenionym w strukturach międzynarodowych i kluczowym w pewnym rejonie, i to państwo może zmienić swoją politykę wewnętrzną i zagraniczną, kierując się być może bardziej w stronę Rosji dzisiaj, radykalnie. To co dopiero możemy, mamy powiedzieć o różnych małych państwach na świecie, które kompletnie są niestabilne, które zawierają sojusze instrumentalnie na bieżąco. Dla nas w Polsce to może być bez znaczenia, czy w Nigerii jest tak, czy inaczej, ale dla tego regionu to ma ogromne znaczenie i stąd ta niepewność, jaką niesie Donald Trump, jest tak niepokojąca. Właśnie, Nigeria może nie mieć dla nas znaczenia, ale już to wszystko, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, no to żywo nas interesuje, tak? Czy te słowa o Putinie, przyjazne, pochwalne, myśli pan, że to się utrzyma, czy Trump zmieni zdanie? Gdyby Hillary Clinton nie była sekretarzem stanu wcześniej u Baracka Obamy, czyli gdyby nie miała zobowiązania do kontynuowania polityki zagranicznej, której sama była architektem, autorką, tak? To ja nie wiem, czy ona by też nie wypowiadała się pozytywniej o Putinie, bo to jest taki styl narracji. To znaczy, dla Amerykanów 20 stycznia po wyborach prezydenckich, gdy urzędujący prezydent już nie kontynuuje, zawsze jest nowym otwarciem. To jest moment nowego początku. Prezydent musi coś nowego wnieść. I w polityce zagranicznej rozumienie świata przez Amerykanina przeciętnego, tak jak i przeciętnego Polaka, Francuza, Brytyjczyka, nie demonizujmy tutaj Amerykanów, jest szalenie ograniczone i proste. Przecież nikt nie wchodzi w niuanse związane z jakimiś często wynikające z zaszłości historycznych, różnych umów między... Przeciętny nie wie, nie musi tego wiedzieć i od tego mamy przywódców politycznych, prawda? I amerykańskie rozumienie świata jest takie, no patrzą na mapę i co? Mamy na tej mapie, połowę mapy zajmuje Związek Radziecki, były, czyli Rosja dzisiaj, i Chiny, i część Kanada. No ale Kanada to jest nasza, prawda? To się Kanadą nie spodziewamy nie się nic złego. No i dobrze. I jeżeli my mamy rządzić światem, a Ameryka jest globalnym policjantem, ma zobowiązania na całym świecie, no to z kim my mamy rozmawiać, żeby ten świat urządzać po naszemu? Z dużymi, z wielkimi państwami, z Chinami i z Rosją. W stosunku do Chin byliśmy bardziej krytyczni w czasie kampanii wyborczej, bo zabrali nam te dobre miejsca pracy, prawda, i zalewają nasz rynek tandetą i trzymają nasze biliony dolarów i grożą naszej walucie i tak dalej, więc Chiny są B. Ale Rosja? Co złego Rosja zrobiła Stanom Zjednoczonym ostatnio? Nic. Nie ma żadnych poważniejszych konfliktów rosyjsko-amerykańskich, bo nie ma miejsc, gdzie te interesy mogły się ze sobą ścierać. Rosja dzisiaj nie jest wielkim międzynarodowym graczem. Ona może być lokalnie istotna, jak to w tej chwili wiemy w przypadku umowy z Iranem czy z Syrią. Bliski Wschód, prawda, jest tam, gdzie Rosja, to blisko Rosji, ma więcej do powiedzenia. Syria dzisiaj. Ale to jest chyba jedyne miejsce, bo nawet nie ma przełożenia na Koreę Północną, prawda? Nie ma miejsc na świecie, gdzie Amerykanie by potrzebowali z tą Rosją się dogadywać. Ale jednocześnie dla kogoś, kto tak patrzy biznesowo, czyli biznes, siadamy, rozmawiamy, układamy się, negocjujemy, rozłożymy mapę, zagramy sobie jak taką grę ryzyko czy coś. To z kim mam grać? Czy na tym fotelu ma siąść 20 przywódców mniejszych państw, czy niech jeden siedzi Putin, prawda? Więc
to nie jest niezwykłe. W amerykańskiej polityce, w myśleniu o świecie, duży z dużym się porozumiewa. Prezydent Johnson w czasie wojny w Wietnamie marzył o tym, żeby tak na pół godziny go zostawili samego z Ho Chi Minhem, przywódcy Wietnamu Północnego. I tę wojnę tak. byśmy załatwili w pół godziny w ogóle, byśmy to rozwiązali ten problem. Czyli biznesowe tak. podejście do polityki to nie jest tylko Trump. Ronald Reagan, jak w Reykjaviku wszedł do Białego Domku z Gorbaczowem, jak zaczęli rozmawiać o świecie, tak jak panowie no tak. wtedy mieli upoważnienie tak. do grania na światowej szachownicy, bo to jeszcze były czasy zimnowojennych dwóch bloków, to jak zaczęli rozmawiać, to nam mówią doradcy, którzy to słyszeli, niewielu ich tam ich tam było, o rozbrojeniu nuklearnym, to właściwie doszli do tego, że połowę stanu uzbrojenia nuklearnego każde państwo zrezygnuje. Rosjanie tego nie kupili wtedy, stwierdzili, to niemożliwe. Coś tu musi być, jakieś drugie dno w tym, więc Gorbaczow się na to nie chciał zgodzić. Ale mogło się zdarzyć tak, że ci panowie wychodzą przed ten dom, 100 reporterów robi zdjęcia i pierwsze dwa słowa, właśnie zdecydowaliśmy, żeby w ciągu 5 lat wyeliminować połowę broni nuklearnej, a w ciągu 20 całą. I to by się stało, tak? Jeżeli by się wiele innych rzeczy nie zdarzyło. Nie stałoby się. Nie stałoby się. Bo ten układ polityczny i tak w Moskwie, jak i w Waszyngtonie by do tego nie pozwolił, ale wysłaliby sygnał i kazaliby nam działać w jakimś tam kierunku, prawda? Także Trump może się spotkać z Putinem i powiedzą, że Asad zostaje, jak wprowadzi porządek, to wtedy zobaczymy. I przeciętny Amerykanin powie, okej, dogadali się, prawda? Równie dobrze może powiedzieć, i to nas znowu niepokoi, mówi, patrzyłem na mapę i tak jak patrzę na demografię i kto mówi w jakim języku, to na tej wschodniej Ukrainie, no to w końcu ludzie, no popatrzcie na mapę, no logiczne jest, żeby oni sami zdecydowali, co chcą, bo czy chcą do Rosji, czy chcą samodzielności. Krym rosyjski już niech tak zostanie. To jest możliwe. Oczywiście, że to jest możliwe, bo to dla Amerykanów nie jest istotne miejsce. Tu chodzi o pewną, ja wiem, bardziej o symbolikę i takie przepychanki też w polityce międzynarodowej. Oczywiście w Tallinie zaraz sobie pomyślą, zaraz, jak popatrzę na tę mapę trochę bardziej na tutaj, też mamy ze 30 parę procent rosyjską mówiących i co? Co to znaczy, prawda? Niepokój budzi. Nie wiemy, naprawdę nie wiemy i on się na pewno nauczy. Bo on, widać, że się chce uczyć. Z jednej strony chce dostosować się do realiów, bo rozumie, że nie może jakimś taranem czy buldożerem niszczyć tego układu, ale z drugiej strony rozumie też zobowiązanie, które podjął, które mówi o nieciągłości, o zmianie, bo prawie dla 70% wyborców, którzy zagłosowali za Donaldem Trumpem, głównym hasłem jest hasło zmiany. To w ogóle dla 38% Amerykanów było głównym hasłem tej kampanii – zmiana. Ale dla jego wyborców to jest prawie 70% ludzi zagłosowało dla niego, bo on oznacza zmianę. I ta zmiana w kampanii była radykalną zmianą. On w tej chwili to łagodzi, ale tak jak z nominacją Mitta Romneya na sekretarza stanu ewentualną, nawet jego zaplecze wysyła mu sygnał z powrotem, za daleko idziesz w stosunku odejścia od tej zmiany. Od obietnic. Te obietnice dotyczą pewnego kierunku, pewnej retoryki pewnego, no bo to jest kandydat, który ma przywrócić godność Amerykaninowi przeciętnemu, białemu, ale nie tylko. Godność i takie poczucie bezpieczeństwa
i taką nostalgiczną podróż w przeszłość. Nie wiemy dokąd, jak daleko w tą przeszłość Donald Trump chce Amerykę zabrać, ale to hasło Make America Great Again, to again znowu ma dwa rozumienia. Jedno again, czyli tak jak było, ale może być oderwane od przeszłości. Again, czyli znów, ale w sensie wielkości, a nie odtworzenia pewnego czegoś, co było z przeszłości. I to od Donalda Trumpa będzie zależało, jak on zinterpretuje to słówko again. Słowo mur już zaczął interpretować różnorodnie. Ten mur na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Mówi, mur to jest pewna... Zabezpieczenie to jest symbol, prawda? Już nie deportujemy 11 milionów, tylko 5. Z tych 5 już zostało 3 miliony. Barack Obama deportował po cichutku, bez rozgłosu, 2 milionów. Czyli to już nawet nie będzie w tym radykalna zmiana, prawda? Po polityki. Ja wcale nie chciałbym być Trumpem dzisiaj. Bo bym z jednej strony czuł siłę tego zwycięstwa wyborczego i konieczność zrobienia czegoś po swojemu, ja muszę być. Ale z drugiej strony rozumiem, że sam niewiele zrobię, więc muszę częścią władzy się podzielić. Teraz ile mam tej władzy oddać i komu? Trochę się miota, prawda? Trochę establishment, trochę radykałowie z zewnątrz establishmentu, trochę znane twarze. Muszą być też jakieś twarze mało znane, takie, żeby było zaskoczenie nowe, prawda? Ta nowa siła. I ja to muszę poukładać. Ale przyjechałem do miasta, w którym nie pracowałem. On pracował w Nowym Jorku, prawda? No a co, czy to jest możliwe, że on w tym głosy takie, że on nie zamieszka w Białym Domu, będzie mieszkał w Nowym Jorku i jeździł do pracy? Czy... To mu Secret Service szybko wybije z głowy. Bo musiałby jakoś się dostawać na lotnisko. Nie, to już jest. Poza tym, przecież szczytem jego osiągnięcia jest zamieszkanie w Białym Domu i stamtąd kierowanie światem, bo chyba, że Donald Trump myśli, tak jak mu sugerowano, że taka jest w ogóle przyczyna ubiegania się o prezydenturę, której miał nie wygrać. Tu chodzi o to, żeby wypromować nazwisko, zbudować nową stację telewizyjną i sprzedać kolejnych 20 hoteli na całym świecie, prawda? Być może to właśnie o to chodzi. I po 4 latach Donald Trump powie, kochani, chciałem osuszyć to bagno. Ale to się po prostu nie da. Dziękuję bardzo, zwijam interes. Nie ubiegam zakładamy się. Zakładamy telewizję, nie ubiegam się o kolejną kadencję. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak się stało. Czyli bardzo ciekawe pół roku nas czeka. Co najmniej pół, tak? Bo się zorientujemy może, jak to będzie. Bo teraz mamy prawie same znaki zapytania. Teraz jest bardzo ciekawe pół roku w Pekinie. I w Moskwie, bo zaczynają myśleć, a co my takiego możemy zrobić, żeby go sprawdzić? Kto to jest? I jak z nim się układać, tak? Jak układać, jak rywalizować, co zrobić. No, ciekawe czasy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.